Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Ori and the Blind Forest. Standardowo. I tak. W dzisiejszym odcinku chciałbym skupić się na w sumie odkrywaniu znajdźków, a jednocześnie, wiecie, progresie w sumie. No nie ukrywajmy, prawie połowa gry za nami, czy w sumie już ponad połowa w teorii. Chociaż nie wiem, czy wiecie, jest to progres fabularny, czy progres ogólnoznajdźkowy. A mniejsza o to. A dużo nadal brakuje, wielu rzeczy dalej Ori nie potrafi. Dobra, chodź kurczak, chodź. A super, użyłem dwóch umiejętności i obie to były nie te, które chciałem. Po prostu idealny start, ale tak, mniejsza o to. Mam tu jakieś przejście, do którego w teorii chyba powinienem pójść, jeszcze go nie znam, więc ta. Na szybko, uderzenie w dół, tak. Co my tu mamy? Dobra, przynajmniej jedna oczywista rzecz. Dzięki zielonemu światłu oczywiście byłem w stanie stwierdzić, że chodzi o tak, a to żeby to zielone coś wysłać właśnie. Jak to się nazywało, no? Wysłać tak tam i proszę tu dowodzić na to, że da się zwiększyć, zmniejszyć siłę rzutu. Dobra, trochę mniejsza. I bingo, mam to. Cokolwiek bym tam otworzył, co... A, dobra. Znajdźkę. W sumie łatwo byłoby to pominąć, patrząc na to, że charakter lokacji, w której był ten skill, był chyba całkowicie poboczny. Jak na razie nie kojarzy było chociaż jedno odniesienie do tamtej lokacji czy cokolwiek. Dobra, teraz chodź zielony stworze, potrzebuję cię znowu. I dobra, rozwaliło się, więc dasz. I... tu mapka, oczywiście, czemu nie wstawię. Może okazać się przydatne. O, i przy okazji mam odpowiedź też. Jak znajdziesz coś. Okej, dobra. W takim wypadku teraz w dół. A, strasznie prosto linijna ta lokacja. Nie ukrywam, trochę mnie to smuci, ale jeśli się nie mylę, na szczęście jest tylko przedsmak czegoś większego. Ta kolejna komórka umiejętności. W sumie mam dwie, to mogę na coś wydać? Czy teraz już potrzebuję po trzy, bo już nie jestem pewien. Dobra. Tutaj definitywnie potrzebuję trzech. Ale tu jeszcze dwie, jak widzę, więc na spokojnie. No to teraz umiemy oddychać pod wodą. To z tego, że już większość wodnych sekcji mamy za sobą prawdopodobnie. Zresztą mnie prawdopodobnie, bo podkreślam, nie pamiętam, jak to będzie wyglądało. Znaczy wiecie, no niejednokrotnie mówiłem, że akurat w przypadku ogrywania Oriego jedynki to już grę niby znam, przy czym podkreślam niby, bo... Chwila, jak to było? A, dobra, tym się wspinało. No wiecie jednak to, że grałem kiedyś, lata temu, nie oznacza, że nagle teraz będę też pamiętał wszystko. Czy wiedział co, jak, gdzie, kiedy. Poza takim wiecie, no powiedzmy mniej konkretnym rzeczom, jak dajmy na co, co jest jaką lokacją mniej więcej. Czytajcie, pamiętam co jest lokacją ostatnią, ale nie pamiętam jaka jest do końca. To wiecie, no właśnie nie kojarzę jakoś tak dużo rzeczy, które mogłyby... Aha, dobra, czyli tu jest zwykły, nie ten zielony. Dobra, no to gin. A, cześć żaba. Chwila. A wrogiem nie trzeba tam strzelić, żeby to otworzyć? Nie, dobra. Tu potrzeba, jeśli już, to zielonego wroga. I to od drugiej strony. Przynajmniej sądząc po kolorze. Okej. Okay. Sekretów żadnych nie ma. Aha. Trochę dziwne, żeby się to rozwaliło, chociaż... Nie kojarzę, żeby stomp wcześniej rozwalał coś od boku. Ale dobra. Może jest to przydatna w sumie nauczka na przyszłość.
Że jednak z Tompem można robić więcej rzeczy niż mi się wydawało się. I teraz tak, tam jest coś dalej, ale nie no. A, tędy nie przejdziemy? A nie, dobra, jest przejście. Jest przejście. Dobra, mój błąd jednak nie ma. Standardowo. Dobra. Dobra, mniejsza. Skupmy się na tym, co jest istotne. Czyli na zwiedzaniu i w ogóle. I to jest tak. Spokojnie można pływać, chyba już nic mi nie grozi, chociaż osobiście bym powiedział, że grozi mi tu zamarznięcie, ale wiecie, to są moje spekulacje i moje domysły, które prawdopodobnie nie mają żadnego poparcia rzeczywistego. Dobra, mapka. Według mapki chyba mamy wszystko. Oczywiście nadal nie jest to komplet, bo jeszcze tutaj parę rzeczy zostało pominiętych. W sumie nawet dużo. Oj, nie będę ukrywał, nie wiem jak się tym zająć. Ale dobra. To nie jest temat na teraz. Teraz po prostu musimy się skupić i na spokojnie przejść kolejną lokację. Kiedyś bujne i zielone, teraz pokryte lodem. Ci, którzy nie uciekli, zapłacili swoimi życiami. Okej, czyli tutaj dalej nie mogę i teraz tu jest... Umieść pieczęć... Gumon, Gamon, nie jestem pewien. Ogólnie od tego... Od tych stworków, że tak nazwę, pająkopodobnych, czarnych. I wchodzimy. Jak widzicie, niestety... No, zamarzli se. Zapomniane ruiny. To tutaj żyli gumoni. Czegoś tak. Nie wiem, jak ich przetłumaczyć, to tak ciężko po prostu, wiecie, z polskiego, z angielskiego na polski przełożyć trochę. Budowali cudowne struktury i nasączali je światłem drzewa duchów, co trzymało ich, czyniło ich bezpiecznymi, trzymało ich w bezpieczeństwie, coś tego typu. O nie. Ci gumoni zostali zamrożeni, nie mogli uciec, kiedy żywioł wiatrów utracił swe światło. Te ruiny musiały stać się ich grobem. Smutne. Dobra. Okej, dobra, wniosek numer jeden. Nie można dotykać ognistych powierzchni, bo są gorące. W sumie zrozumiałe. Gamon, znaczy gumoni byli dosyć zasobnymi wynalazcami. Przewidzieli jasną przyszłość, która niestety nigdy nie nadeszła. Spójrz na to, Wesel. Naczynie światła. Potrafili zachować światło drzewa duchów wewnątrz. Okej. RT, by podnieść obiekty. Aha, spoko. Czyli to w ten sposób będziemy tym razem się tym zajmować. Czyli stąd kojarzyłem mechanikę. Stąd, że ono w sumie istniało już w grze poza tamtą lokacją. Nie, w ten sposób się to... Nie uda zrobić raczej. Żeby się udało, to ja musiałbym to szybko porzucić. Dobra, jestem idiotą. Co ja robię? Aha, okej, dobra, wybacz, naprawdę nie ogarniam już, co robię. Jestem naprawdę głupi, przecież tam można łatwo to wszystko ogarnąć w taki sposób. Dobra.
Naprawdę. Wybaczcie, ale no, nie ogarnie mi to mocno. A, dobra, jeszcze tego nie podniosłem tym razem. Oj, dobra. Dawać mi to. Więc jej udało mi się zepsuć. Przy okazji naprawiając wszystko. Co? I teraz, który miałem podnosić? Aha, tym. Okej. Okay. RT. Dobra. Więc co? Ty chyba przygoda będzie właśnie się opierała na tym, żeby to nosić. Mhm. Tak, używaj tego światła, by chodzić po prze... Aha! Dobra! Ja jestem lamą, nie ogarnęłem, że to... Całą grawitację mi odwraca w sumie. W sumie to mogło znacznie ułatwić robotę i wszystko. Ale sobie pośpieszyłem i... A, dobra, nie było tematu, ja po prostu jestem lama i tyle. Hyc. I hyc. Nie, tutaj nie zdążyłem. Ale spokojnie, hyc. Tutaj mogę stać ile chcę. Póki trzymam światełko. Teraz hyc. I hyc. Dobra, skakaj, Ori. Nie przejmuj się niczym. Skakaj do woli, ciesz się młodością czy coś. W ogóle ciekawe, czy to światło wpływa jakoś na kreatury. Pewnie. Da. Nie wpływa w żaden sposób na żadne z tych stworzeń. Ale dobra, wyłączyć czas i będzie dobrze. Dobra, podnoś obiekty. Dobra, Ori, podnoś. Bierz światełko. Aha. Dobra. Mój błąd, że nie zapisałem oczywiście. Jestem lamą i tyle. I zapominam o takich podstawowych działaniach jak zapisywanie gry. Da się tutaj zapisać? O! To ciekawe, że w sumie się da. Nie ukrywam, spodziewałem się, że raczej gra mi powie takie... Oszalałeś, gościu? Zapisać na ścianie? Nie. Czy coś? A to proszę. O tak po prostu, nic z gruchy, nic z pietruchy. Gra stwierdziła, spoko, chcesz, to sobie zapisuj. Dobra. Dawaj światło, jeszcze zapiszemy tutaj. Oczywiście trzeba przytrzymać, bo zawsze o tym zapominam. A, okej, okay, dobra. Już widzę też kolejną ważną rzecz. Ze światłem nie da się robić double jumpów. A daszować się da? Nie, nie da się. Okej, dobra. Dobra. Na całe szczęście jakimś dziwnym cudem przeżyłem. I okej, co tu muszę zrobić? W sumie powiem wam szczerze, chyba nieistotne co muszę zrobić. Zrobię to i tak po swojemu. Jej, zaliczone i te sprawy. A teraz dawać światło. No dobra. Chociaż obstawiam, że tam pewnie była jakaś wielka łamigłówka, wielka zagadka do zrobienia, ale ja jestem sobą, ja lubię psuć. Aha, definitywnie tam mieliśmy iść i unikać tego wszystkiego. Coś tak czuję, że do tej lokacji specjalnie polazłem trochę za wcześnie czy coś, chociaż ciężko tak naprawdę mi powiedzieć, czy na pewno za wcześnie albo coś, bo jednak we wszystkich lokacjach napotykam na, powiedzmy, okej, okay, to było głupie. W sumie nie wiem, jak nazwać to wszystko, no, mechaniki związane z tamtą lokacją, czyli właśnie... Nie mówię bezpośrednio o czymś takim jak teraz, tylko... no, słów mi brakuje. Wiecie, chodzi mi o to, że było widać już w wielu miejscach te takie... Nie wiem, nazwę to kwiatkami chyba? Które właśnie się rozświetlało tamtym pociskiem. Więc albo je da się rozświetlić jakoś inaczej i ja tego nie wiem, albo zdecydowanie... Tamta lokacja była... Konieczna, żeby je otworzyć i... Jako, że spotkam to teraz, dobrze zrobiłem, robiąc tę lokację już wtedy. Chociaż nie ukryłem, dalej ją odkryłem całkowicie przypadkiem i nawet nie wiedziałem, że ona istnieje. Co w sumie gra mi teraz potwierdziła, patrząc na to, że... No, dostałem skilla. Ale mimo tego, że dostałem skilla, to mnie nie... To nigdy nie miałem żadnego wspomnianego, ani udowodnionego, że potrzebuję go, żeby coś przejść.
Owszem, jakieś tam dodatkowe znajdźki mogą być za tym ukryte, no ale popatrzcie w ten sposób. Naprawdę nic ode mnie nie wymagało tego tak naprawdę, żeby to zrobić tak oficjalnie, więc... Okej. Zapis, podnosimy światełko i można próbować. Bardzo fajnie. Nie ukrywam, naprawdę przyjemna lokacja, mimo wszystko. I z perspektywy czasu pamiętam, że była, ale nie ukrywam. W sensie pamiętam, że był właśnie jakieś ruiny i tak dalej, ta lokacja była jako taka rozwinięta pod pewnym względem. Ale mówiąc więc całkowicie szczerze, nie pamiętam, że ona się opierała o właśnie zabawę tym światłem. Owszem, tam kojarzyłem, że było jakieś światełko i takie inne rzeczy, ale... Oha! Dobra, chyba nie ogarniam, jak to zrobić. Dobra, tamto jedno przyciąga do siebie. Inne nie przyciągają. Warto zapamiętać. Chyba, że coś tu... Nie, zepsułem. Zepsułem i to ostro. Ale co się dziwić, znowu nie ogarnię, złapał. Dobra, idziemy, Ori, idziemy. Okej, wniosek na przyszłość. Nie wiem, jak działa to przyciąganie całe. Bo raz chce mi pomóc, raz nie chcą. Ale będę musiał się naumieć, czy tego chcę, czy nie, bo w sumie... Patrząc na to wszystko, to zaraz tu... Będzie ten właśnie. Do zdobycia. Okej. Teraz tutaj... A nie, nie mogę zapisać. Oczywiście, nie mogę. Czemu bym miał móc? Co? Okej, dobra. To było naprawdę niezrozumiałe i dziwne. Tak. Teraz mnie przyciągnąć nawet do siebie, to bym mnie przyciągnął do kolców. Dobra, nie. Lamię totalnie, nie ogarniam, co się dzieje. Po prostu nie. Nie rozumiem, że niektórzy lubią obserwować moje porażki, no takie, ale... Wiesz, w grę, to też nie ma być tak, że to same porażki będą... No... Chyba, że tylko trzeba... Nie wiem. O, oha, dobra, chyba już ogarniam, jak to trzeba zrobić. Czy w ten sposób się trzeba bawić teraz. Brawo, ja. Udało mi się wymyślić, szkoda tylko, że no. Że nie mam jak zapisać, to moje wymyślenie nic nie da. Bo trzeba tam myśleć obrazowo i tak przestrzennie, nie. Nie jestem w tym najlepszy. Dobra. Czyli wniosek na przyszłość. Jak widzę takie kwadraty, oznacza to, że po prostu zakrzywienie grawitacji gdzieś tu będzie wykorzystane. Dobra. Teraz hyc. Okej. Okay. I to będzie hyc. I tutaj na spokojnie. Teraz hyc tutaj na spokojnie, w taki sposób. Okej, nie jest aż tak źle chyba, jak mi się wydawało. Ja, spokojnie da radę ogarnąć całość. Na razie tak trochę trzeba przystopować, tak? Dokładnie. Normalna grawitacja. I znowu ją zaburzamy chycaniem, tak? Dobra, kamień mapy. Okej. Okay. Tutaj w sumie zaburzenie grawitacji to było najgorsze, co mogłem zrobić. I tak nie żartując, naprawdę chyba najgorsze, co mogłem zrobić. Wpadłem tylko w kolce niepotrzebnie. Dobra, fragment kamienia mapy. Nie ma co czekać.
Dobra. Chyba cała ta sekcja niestety będzie się opierała na zabawie grawitacją. Trzymajcie mnie, bo ja się popłaczę po prostu, jeśli tak będzie serio. O, dobra. Nie. Nie wierzę. Dobra. Przynajmniej tyle. Przynajmniej tyle, naprawdę. Co tam się stanęło w ogóle? Ktoś ogarnia? Bo no nie ukrywam, mnie to trochę naprawdę gubi. Dobra, nawet nie trochę, a bardzo mnie to gubi, ale jakoś sobie muszę poradzić. Oczywiście najważniejszy punkt tego wszystkiego: nie zużywać zbędnie tych niebieskich punktów. Okej, czyli chyba trzeba wyłączyć, tak. Tak, po tej sekwencji po pierwsze tym razem zapiszę, nie będę takim idiotą. A po drugie wiem, że trzeba wyłączyć. Najlepiej. Okej, to teraz spokój. Czas wyłączyć, zapisać, żeby potem nie było. Zwykła akcja, hyc, odbijamy jego pocisk z powrotem w niego. Tak. Bierzemy światełko, idziemy dalej, cja. Jak na razie da się ogarnąć. Okej, teraz tutaj. I hyc. Dobra. Teraz zaczynają się w sumie największe problemy. I hyc. Aha, czyli trzeba jeszcze wycelować. Nie zapisałem, serio. Ja czy nie, żeby to był wielki problem akurat w tym miejscu, ale fajnie byłoby mieć zapisane części. Dobra. A, idziemy spokojnie. Będzie dobrze. Damy radę. Pewniemy to kto w sumie. I zdążyć. Dobra, zdążyć. Udało się zdążyć. No, nie szczególnie się udało tym razem. I okej, ja jako, że po prostu jestem leniem śmierdzącym, leniwcem, jak zwał, tak zwał. Zapiszę w tym miejscu. Będę mu zawsze trochę bliżej. Wiecie, kolejny raz złapie mnie śmierć w objęcie przez moją lamę. To jeszcze mi złapała śmierć tym razem w miejscu, które ostatnio bezproblemowo rozwiązywałem. Więc no, naprawdę nieźle. Okej. I hyc. Okej. Super. Prawie padłem po prostu. Na całe szczęście się udało bez tego. Okej. Dobra. I już rozumiem, co tutaj trzeba będzie zrobić. Dobra, i co? Wyłączę? A, czy to jest unsafe zone po prostu i tyle. Niedobrze. To co ty i co właściwie? A, okej, dobra. Już ogarniam. Trochę za szybko. Nie wierzę. Nie wierzę, jak ja tak mogłem zlamić. Nie wierzę.
Dobra. Dobra. Ok, wniosek następny. Ori jest dużo szybszy od tego czegoś, więc C. Po prostu cokolwiek by się działo, nie działo. Muszę to zrobić. W sumie szybciej niż to coś. Tylko problem w tym, że w sumie nie ogarniam jak. Dobra. No. Co? Czy wy to widzicie? Nie, nie, ja nie wierzę po prostu. Muszę się skupić. Tyle, chociaż. W sumie się ciągle skupiam i nawet mało mówię. A i tak fatalnie mi to wychodzi. Chyba to nie jest mój dzień. Aby dotarliśmy do takiego miejsca w Orim, które jest granicą moich umiejętności, których i tak nie posiadam. Dobra. Teraz się uda. Go. Okej, wyłącz to, proszę, Ori. Sukces, sukces to wielki. Oj, dobra. Na spokojnie. Miał być na spokojnie, a nie wpadając w promień. A czy zapomniałem? Ori nie zna różnicy. Okej. Ciekawe, co tu jest w ogóle. Aha, tylko trochę ekspów. Mogłem tam nie iść. Mogłem naprawdę tam nie iść. Dobra. Chociaż... odpuszczę to sobie. Ja jestem świadom ogólnie mówiąc, że nawet jeśli to odpuszczę, to prawdopodobnie nie będzie przez to 100%, ale... Już mi to aż tak nie interesuje. Patrzę na coś tak, kilka lokacji mam nie na 100%, nie wiem dlaczego nawet. To tutaj po prostu nie będzie 100% z premedytacją, że tak nazwę. I patrz, nasz koleżka nagle odkrył, że te ruiny są otwarte. Dobra. I to bierzemy. Na wszelki wielki. A! Czyli to już koniec? Tylko dają światełko i nic więcej już nie będzie. Okej. Okay. Powiem szczerze, kojarzyłem, że to było trochę więcej roboty. Dobra, kogo ja okłamuję? Nie kojarzyłem nawet, że coś tu było. Ta kapliczka musiała zasilić wszystko, co zbudowali. Spójrz na to teraz. Spójrz, co zrobiła. O! Czyli teraz wszystkie rzeczy są bezpieczne. Okej, fajnie. Szkoda tylko, że wcześniej nie mogliście dać takiej opcji. Dobra. Co prawda nie zmienia to faktu, że no... mieliśmy coś takiego większego. Będę musiał to w takim razie odszukać sobie na spokojnie. O. Zastanawiam się, czy Gumo wie o ich losie. Mam nadzieję, że jest w stanie nam przebaczyć za to, że my żyjemy, a oni odeszli. A, czyli tamten ma na imię Gumo. Okej. Okay. Ciekawe, że znamy jego imię, chociaż tak naprawdę chyba się nikt nie przedstawił. Oj, shit. Czyli to jest tego typu teraz sekwencja? Nie dla mnie takie rzeczy. Tam do góry muszę iść. A skoro tam muszę iść, to ja chcę pójść tam, gdzie... W pierwszej kolejności tam, gdzie jest... Jak to się nazywa? Znajdźka.
Okej, okay, hit, hit. Tak, tak, tak. Dobra, chyba wiem, co trzeba zrobić. Gdybym jeszcze tylko nie mieszał guzików, to byłoby super. Dobra. Okej. Dobra. Spokojnie. Wiej. Okej, teraz będzie niebezpiecznie, bo ten promień teraz... Możesz zahaczyć o to wszystko. Dobra. Mhm. Da, niestabilna ziemia. I wszystko od nowa, oczywiście, bo jakby inaczej. Już to zrozumiałe, że wszystko będzie się ciągle po prostu nie udawało po to, tylko żeby było trudniej. Dobra. Umrę jeszcze z 20 razy i tak to nic nie zmieni. Nie będę ukrywał, naprawdę nie lubię takich sekwencji tego typu. Wiecie, no ogólnie nie będę ukrywał, nie lubię po prostu sekwencji, które... Może nie tyle, co są, wiecie, naturalnie trudne, co właśnie mają takie problematyczne rzeczy. Problematyczne elementy, dobra. Teraz będziesz ten oryginalny promień. Dobra. Powiem szczerze, wiem, że to może być głupota, ale... Wolę zapisać się w tym samym miejscu. Nawet trochę bliżej. Wiecie, tylko po to, żeby... żeby mieć ten progres jakikolwiek. Dobra, teraz tu wspinaczka. Tak. Tak. Dobra, damy radę. Mamy to. Miejmy nadzieję tylko, że idę w dobre miejsce, czyli czytajcie, nie za wątkiem głównym. Bo jak widzę tutaj znajdźkę... Okej, to było chamskie. Nie ukrywam, to naprawdę było chamskie. No, widzicie to? Problem powinien zniknąć za tym, za kamieniem, ale nie, on będzie mnie dalej zabijał. Bo tak. No i widzimy sekretne przejścia, dlatego wiem, że tutaj coś jest, super. Hura. I teraz największy problem, czyli powrót. Nawet nie byłby największy problem, gdyby mnie to żyło. Mam dużo szkilów i akurat takie sekwencje tego typu, jakkolwiek one trudne by nie były, nie są aż takie złe, jak to, co nas tam spotkało przed chwilą. I dasz... Dobra. Zresztą widzicie, jak łatwo to poszło. Dobra. Okej. Okej. Dasz? I mamy to. Potem zostanie tylko tam powrót, wiecie, chwilowy. I mamy wszystko załatwione. No to tak po prostu, no... Patrzcie, udało nam się... jeden odcinek w sumie ukończyć, to... chyba. O nie. Wiecie co? Nie chcę nikogo straszyć, ale podejrzewam, że chyba kojarzę to miejsce. O, chwila, tam jeszcze coś u góry jest. Ale chyba tam nie jesteśmy w stanie nawet wleść. Tak, nie jesteśmy w stanie, bo tutaj nawet Ori nie chce skakać. Więc tak, musimy posłuchać Sein. Żywioł wiatrów spoczywa przed nami. Przechowany w sercu tego miejsca. Teruin to wszystko, co zostało z Gumonów. Przypominając nam o ich losie. Tracąc wszystkich, których kochał Gumon, jest ostatnim z jego gatunku.
Ori, powinniśmy przywrócić światło dla Nibel i dla pamięci Gumonów. Przywróćmy więc żywioł wiatrów, czy element wiatru. No dalej nie wiem, ale wiecie, ja to nazywam po swojemu i tyle. Dobra. Poruszony przez ich słowa, zdecydował się działać. O nie. O nie. To jest to, o czym mówiłem. Dokładnie to, o czym mówiłem. Kolejna sekwencja ucieczkowa. Aha, dobra. I wiecie co? Podejrzewam, że teraz mam sposób na to, żeby jak się dostawać w te wszystkie miejsca, o których tam wcześniej była mowa. Oczywiście, od początku. Ktoś mówi, wiecie, że zostaniemy tutaj w sumie tak samo długo, jak to było przy tej, przy wodzie w sumie. Pamiętajcie, jak słyszycie tą muzykę, najczęściej znaczy to właśnie takie ciężkie sekwencje, które są bez przerwy. Więc no. Dobra. Tylko tutaj widać, że nie masz takiego, wiecie, pośpiechu, jak to było tam wtedy. Bo tam to jeszcze była ta woda, tutaj... Bądź co bądź mam większą swobodę. Dobra. Pluj, pluj ile chcesz. Ja tym razem jestem ostrożniejszy, kiedy widzę, że nie muszę się aż tak śpieszyć. To chyba sobie poradzę. Dobra. Ha. Dobra, wiecie co, powiem wam szczerze, w tym miejscu, tamtym miejscu nawet nie wiem, co mam zrobić, tak szczerze. Mam tylko nadzieję, wiecie, że teraz przez to, co się stało, nagle nie będzie sekwencji na zasadzie, a dobra, to tracisz dostęp do tego wszystkiego. Aż bawię się, że to też te ruiny mogą być miejscem tego typu. Bo, no mówiąc szczerze, po prostu nie wiem, jak to było. Aha, czyli muszę jednak tam. Dobra. Damy radę. Ori, nie. Nie, Ori. Ori, spokojnie. Nie rób. Nie rób stąpa. Stąp to jest najgorsze, co możesz zrobić. Oczywiście. Ocie, gdybym jeszcze stąpa nie miał, może byłoby lepiej. Ale nie, stąp jest jeszcze w taki głupi sposób, że wystarczy gałkę trochę za bardzo w dół, według gry, podkreślam, przechylić i już będzie stąpować. W ogóle darmowy masaż rąk dzisiaj będzie, jak nic. Tyle wibracji, ile mam w tym padzie. Dobra. Dobra. Jeszcze trochę, dziękuję bardzo. Uciekamy w to miejsce, tak, bo tu było... To było chamskie! Szczerze, to było chamskie. O, ja tu mogę pomordzić cały czas, a... I tak to nic nie zmieni. Nadal będę się powtarzać w nieskończoność sekwencji, aż mi się przy szczęście, przy farcie będę mógł to zrobić wszystko. Dobra, do takich rzeczy akurat gałka, nie ukrywam, jest dużo lepsza. Jak wiecie, celowanie tam wtedy. Okej, dobra, tam nie trzeba było do końca, wiecie, spadać i byłoby dobrze i tak. Dobra, na spokojnie. Damy radę. Coś czuję, że... O! Okej, dobra. To było wredne i to bardzo. Czyli tutaj muszę uciekać w dół. Jednak pod koniec, czy co? Bo powiem szczerze, nie rozumiem. Poza tym, że coś mnie zabije, jeśli tam tylko mnie dotknie. Dobra.
Aha. Czyli jeszcze dotknięcie kolczyw też mnie zabije. Co jest ciekawe, bo wcześniej dotykałem ich i mnie to nie zabijało. Chyba, że takie w sumie nadzianie się na nie z większą siłą z tego powodu, że wleciałem na nie tym moim odbiciem pocisku. Powoduje śmierć. W sumie tak też może być. Dobra. Na spokojnie. Wiem, co trzeba zrobić, więc dam radę. Przynajmniej do tej pory, wiecie, wiedziałem, bo teraz to już... niekoniecznie. I oczywiście znowu zrobił stompa. To co ciekawe, tym razem z krzyżaka. Gdzie na krzyżaku w moim odczuciu nie powinien stompować, jeśli nie kliknę bezpośrednio strzałki w dół. Aha, dobra, czyli tutaj są takie wiatry jakby, ale one nie przeszkadzają, dobra, warto to pamiętać. Mhm. Ale to jest takie ciekawe, powiem wam szczerze, ciężko mi czasem poznać, które są agresywne, które nie. Oj, nie zmienia to jednak sytuacji. Czy wiem, czy nie wiem, i tak lokacja mnie wkurza, delikatnie mówiąc. Czyli tutaj też jest jakiś licznik czasowy, super, super po prostu. Wiecie, to chyba będę zmuszony zaraz wycinać te powtórki. Ciągle tutaj utykamy na jednym segmencie w sumie. Aha. Dobra, 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 spokój, spokój, Ori. Dobrze, striggerowałem rozpadanie się, więc można teraz szybko tutaj. Tutaj pióro, tak. Mhm, fajnie, fajnie. I wydaje mi się, że mimo wszystko najpierw muszę tutaj właśnie, tak żeby to striggerować. Jak to już striggeruję, to potem... Aha, tutaj mnie jednak rani ten promień. A może jednak nie trzeba tam? Może to jest tak mój błąd, że tam ciągle lecę? Dobra, jeszcze raz możemy spróbować i tym razem powiem wam tyle. Jeśli jeszcze raz tam będzie źle, to ja już nie wiem, co zrobię. Ale tym razem chciałbym uciekać, wiecie, przy użyciu stompa. Jak już tak o nim narzekam, że on tak mocno mnie do tyłu z powrotem po prostu wycofuje. Tam w dół po prostu zaciąga. No, rozumiecie, o co chodzi. Dobra. Ale no, co by można, nie można było powiedzieć o tym wszystkim. Muzyka jest tu naprawdę wspaniała, jak zwykle, i audiowizualnie wszystko też wspaniałe. Chociaż do przestrzeni audiowizualnej... Aha, dobra, czyli te promienie są jednak śmiertelne. To ja nie wiem, co ja tam mam zrobić w takim wypadku. Skoro też promień mnie sam jest w stanie zabić. Oj, niestety. Dobra, dawaj, macka. Nasza ostatnia szansa na to, żebym przeżył. Dobra, spokojnie. Może naprawdę wystarczy po prostu... Zamiast iść tam, to nie wiem co. No ale coś innego ogólnie, rozumiecie? Po prostu mam dylemat, to wielki teraz, co zrobić ze sobą w tym momencie. Ja bym zaryzykował stwierdzeniem, że trzeba tu... Nie, dobra, definitywnie nie trzeba tam. To trzeba jakoś... tam u góry przeżyć. Okej. Aha, to było takie oczywiste. Oczywiste! Czy wy to widzicie? Gniazdo kura. Mamy jajo. Dotknęliśmy i się trochę zaświeciło.
I chyba jakaś scenka. Nie, po części nawet opowiadanie. Nawet naprawdę nie wiem, co ja wam mówić tutaj. Poza tym, że no, widzicie, jakie to jest smutne. To tłumaczy też motyw, można powiedzieć, tej złej sowy Kuro. Dlaczego chciała zrobić to, co zrobiła w sumie. Ze światłem i tak dalej. Ori nauczył się, jak oni zniknęli przez... przez światło. Cały czas broniła jedynie swojego ostatniego dziecka. O nie... Nie mam wciąż kolejna sekwencja. Nie, dobra. Chyba nie. Chyba nie będzie dwóch sekwencji pod rząd. No dobra, na szczęście nie będzie. Oczywiście będę musiał spróbować tam powrócić. Nie wiem, czy da. Okej, dobra. To tłumaczy w sumie to wszystko, faktycznie. Dobra. Wiecie, odcinek i tak jest już przydługawy, ale to żal by było po prostu w takim momencie zakończyć wszystko. Super. Ledwo uciekliśmy jej tym razem. Teraz to już jasne, dlaczego ona nas poluje. Kuro po prostu chroni swoje dziecko. Ale pamiętaj, Ori. Żywioł ciepły, czym element ciepła jest ostatnim do rozpalenia. Kamień słońca, którego szukamy, jest na szczycie przesmyku żalu. Musimy ujeżdżać wiatry, bo one wskażą nam ścieżkę. Okej. Dobra. Dobra. Tylko wiecie co? Na tym zakończymy odcinek, to jest pierwsza sprawa, druga. Mam nadzieję, że da się powrócić do tych ruin, bo jednak jeśli się nie da, to tak żal, smutek i w ogóle. Jak mówię, to wszystko odkryjemy już w kolejnym odcinku. No i tak mamy 50 minut przez moje lamy. No i cóż, mam nadzieję, że się mi wszystko podobało. I cieszę się z tego, że taki długi wyszedł. No i naprawdę do zobaczenia już za tydzień w kolejnym epizodzie Oriego, więc trzymajcie się. Hej, hej.